Ja może na początek przedstawię moich gości. Po kolei od lewej Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość reprezentuje pan Krzysztof Ostrowski, znany w Gnieźnie doskonale, dwukrotnie starosta powiatu gnieźnieńskiego. PSL, pan minister Tomasz Grzeszczak, Tomasz Eugeniusz Grzeszczak, przepraszam. Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Łukasz Naczas, numer pierwszy na liście Sojuszu Lewicy Demokratycznej w okręgu 37. Ruch Poparcia Palikota. W debacie poświęconej gospodarce będzie reprezentował pan Jacek Kwiatkowski. Komitet Wyborczy Polska jest najważniejsza, pani Agnieszka Mirecka-Kantulska, lider listy. Oraz Platformę Obywatelską, także w Gnieźnie doskonale znana pani Krystyna Żok, radna powiatu gnieźnieńskiego, Platforma Obywatelska, mieszkanka na co dzień Witkowa. Pierwsza część naszej debaty i mikrofon wędruje w stronę kandydatów koalicji obecnie sprawującej władzę. Zacznę od kobiety, jeżeli pan minister pozwoli. Będzie także o parytetach dzisiaj, więc dlatego też w ręce kobiety wędruje mikrofon i pierwsze zagadnienie to przyszłość Polski w strefie euro. Stanowisko kandydata i partii, proszę bardzo o głos, Platformę Obywatelską. Proszę o krótką, 30-sekundową wypowiedź. Jesteśmy członkami Unii Europejskiej. Wiadomo, że jest to najlepsze wyjście dla nas, jakie może być. Sądzę, że dalsze sprawowanie akurat takiej władzy, jak jest do tej pory, da oczekiwane rezultaty. Dziękuję. I o głos poproszę drugiego z koalicjantów, pana Tomasza Eugeniusza Grzeszczaka. No szanowni państwo, strefa euro, wspólna strefa walutowa w Unii Europejskiej, temat bardzo gorący na czasie. Kryzys światowy, jaki miał miejsce, kryzys, który dotknął Europę, który zatrząsł praktycznie taką gospodarką jak Stany Zjednoczone, wyraźnie pokazuje, bo wydarzenia w Grecji, wydarzenia w krajach, które już są w strefie euro, pokazują, jak kryzysowe tendencje spowodowały, że cała Europa musi tą kwestię rozwiązywać. I to nie jest kwestia kiedy, czy, ale po jakim kursie. W związku z tym, dlatego że mamy własną złotówkę, to mogliśmy uniknąć tym kryzysowym tendencjom. To nas uratowało od kryzysu. Uratowało nas od kryzysu przede wszystkim przedsiębiorczość Polaków z jednej strony, z drugiej strony mądra polityka rządu, bo były ze strony opozycyjnej postulaty, żeby zaangażować środki finansowe. Powstał pakiet antykryzysowy dający możliwość przedsiębiorcom, ale nie zaangażowano środków budżetowych, tak jak to uczyniły to rządy gospodarki Unii Europejskiej. W związku z tym wspólna waluta tak, kiedy tego określić się nie da w żadnej debacie, ale po jakim kursie, i to jest właściwie klucz problemu, przy odpowiednim kursie możemy mieć euro. Gdybyśmy w tej chwili mieli euro, kryzysowa sytuacja by nas po prostu prawie że rozjechała, a tak żeśmy w sposób wspaniały, przykładny dla krajów Unii Europejskiej, gospodarkę, mamy nadal rozwój, mamy dodatni produkt krajowy brutto. Dziękuję. I o głos poproszę opozycję. Zgodnie z wcześniejszą zasadą, mikrofon w ręce kobiety wędruje pani Agnieszka Mirecka-Katulska. Polska jest najważniejsza. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, Polska jest najważniejsza. Sądzi, że ważne decyzje rozstrzygające o losie Polski powinny być rozstrzygane przez mieszkańców. Zatem to, kiedy i czy wprowadzić euro, oddajmy do decyzji, decyzje te oddajmy Polakom. Zdecydujmy w referendum. Polska jest najważniejsza, uważa, że ważne, kluczowe sprawy powinny być rozstrzygane w referendach. Więc również Polacy mogliby wypowiedzieć się w sprawie euro. Wiemy, że nastroje są różne. Niektóre grupy chciałyby, aby euro wprowadzać szybciej, niektóre grupy chciałyby, aby euro wprowadzić później. W obecnym stanie gospodarki wiemy, że dobrze jest, że tego euro nie ma. Natomiast w przyszłości niech zdecydują Polacy. Każdy z państwa będzie mógł zdecydować, czy chce płacić w swoim sklepie polskimi złotówkami czy euro. I głos wędruje
do pana Kwiatkowskiego Jacka, Ruch Poparcia Palikota. Dzień dobry Państwu. Ruch Poparcia Palikota jest oczywiście za wprowadzeniem euro w Polsce. Chcemy to wprowadzić zgodnie z planem. Euro jest dla nas ważną walutą, ponieważ musimy się połączyć całkowicie z Unią Europejską. Ważne jest też to, żebyśmy nie tylko my reformowali samą Polskę, ale żebyśmy też reformowali Unię Europejską. Ta Unia jest w tej chwili za bardzo zbiurokratyzowana, ale jest szansa na stworzenie Federacji Europejskiej, która działałaby szybko, dynamicznie i mogła być czymś równym jak w tej chwili obecnie Chiny, Stany Zjednoczone i równie dobrze z tymi państwami konkurować na świecie. Dziękuję. Łukasz na czas, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Szanowni Państwo, gdyby nie Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polska dzisiaj mogłaby nie być w Unii Europejskiej. To trzeba zaznaczyć. To my wprowadziliśmy Polskę do Unii Europejskiej. To Sojusz Lewicy Demokratycznej wprowadził Polskę do NATO. Chciałem też zaznaczyć, że Sojusz Lewicy Demokratycznej obecnie oczywiście tak jak PSL jest za wejściem Polski do strefy euro, ale zgadzam się, trzeba myśleć o odpowiednim kursie. Natomiast ostateczna decyzja, mam nadzieję, że zapadnie w momencie, kiedy w Polsce będzie można decydować o takich sprawach wspólnie z mieszkańcami przez internet. Referendum w tej sprawie przez sieć przy wykorzystaniu programu PLID, który niestety Platforma Obywatelska teraz wstrzymała, będzie możliwe. Łącznie z głosowaniem przez internet. Wtedy taką poważną decyzję muszą podjąć obywatele. Dziękuję bardzo. Słodkie słowa, panie Łukaszu, czego najlepszym dowodem są te osy, które tutaj pana zaatakowały. Krzysztof Ostrowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry Państwu. Prawo i Sprawiedliwość ma w kwestii pytania, czyli w stosunku do euro, określone stanowisko, które demonstruje już od wielu, wielu lat. Silna Polska w nowoczesnej Unii. A co do euro, to oczywiście, że euro tak, ale w jakiejś dalszej perspektywie zgadzam się z panem ministrem, że kluczowe jest określenie kurs przejścia na euro. Od tego bardzo wiele zależy. A teraz myślę, że możemy się cieszyć, że nie jesteśmy w strefie euro. Nie musimy dokładać się do ratowania euro. Polska nie jest za zasobnym krajem, żeby jeszcze musiała się dokładać do Grecji, Portugalii, Hiszpanii czy Włoch. Myślę, że wszyscy co do tego jesteśmy zgodni i powiem tak, że warto będzie do strefy euro wejść wtedy, kiedy Unia uzdrowi swoją gospodarkę i opanuje nadmierny socjal. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zgodnie z ustalonymi zasadami każdy z kandydatów ma prawo do głosu ad vocem w stosunku do innych kandydatów. Czy któryś z kandydatów chciałby z tego skorzystać? Jeśli nie, dziękuję w takim razie. Poznaliśmy stanowisko kandydatów co do wejścia Polski do strefy euro. Kolejny temat, również budzący wiele emocji i myślę, że interesujący większość Polaków, podatki. Jaki dalszy los podatków, zarówno dochodowych, jak i podatku VAT. Ja tylko przypomnę, że obecna koalicja rządząca, szczególnie Platforma Obywatelska, deklarowała obniżenie podatków. Kryzys światowy wymusił podwyżkę podatku VAT o 1%. Platforma deklaruje ponowne obniżenie tego podatku i uproszczenie procedur podatkowych. Bardzo ostrożnie o podatkach wypowiadają się także inne komitety. Tutaj Prawo i Sprawiedliwość stawia na uproszczenie procedur podatkowych. Podobnie jest w przypadku PSL-u. No, Ruch Poparcia Palikota tutaj także dosyć mocno atakuje problem podatkowy. Jeżeli Państwo pozwolicie, oddaję ten głos w tej chwili w ręce opozycji najpierw i zaczynam ponownie od pani, czyli pani Agnieszka Mirecka-Katulska. Polska jest najważniejsza. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Polska jest najważniejsza. Bardzo zajmuje się sprawą podatków. Jest to kluczowy element w naszym programie wyborczym. My pytanie, czy podatki będą podniesione po wyborach, zadaliśmy Platformie Obywatelskiej kilkanaście razy w ciągu ostatnich kilku tygodni. Ani razu nie otrzymaliśmy odpowiedzi tak lub nie. Jeżeli minister Rostkowski jest w rządzie i rządzi nami już od 4 lat, powinien być w stanie odpowiedzieć, czy podatki będą podniesione, czy nie. Chyba Platforma Obywatelska ma swój program, więc my może dziś dowiemy się, czy Platforma zamierza podnieść podatki. Dlatego, że Polska jest najważniejsza, na pewno nie poprze nigdy projektu
podnoszącego podatki. Jesteśmy za tym, aby podatki były rozliczane w tak zwany sposób rodzinny, a więc dziecko jest również traktowane jako podatnik. Wtedy pieniądze rozkładają się w rodzinie na kilka osób. Proszę Państwa, dziecko to jest również inwestycja. Musimy zadbać o to, aby opłacało się rodzinom wieloletnim pracować, ale i rozliczać wspólnie podatki ze swoimi dziećmi. Im więcej dzieci, tym wiadomo, niższe podatki. Ale może powiem tutaj krótko jeszcze, co proponujemy odnośnie podatku dochodowego. Obecnie jest tak, że młodzi przedsiębiorcy, ogólnie przedsiębiorcy płacą podatek dochodowy jeszcze zanim otrzymają pieniądze, prawda? Jeszcze zanim te faktury są zrealizowane i zapłacone. Tak nie powinno być. Owszem, podatek trzeba zapłacić, trzeba oddać do budżetu państwa, ale dopiero wtedy, kiedy nasze płatności będą uregulowane. Takie jest stanowisko PJN. Dzień dobry, przepraszam. Ruch Palikota chce wprowadzić stawkę 3 razy 18%. Uważamy, że jest to możliwe w tej chwili, zrobienie takiej stawki podatkowej, ponieważ trzeba naprawić przede wszystkim finanse publiczne, zmniejszyć ilość administracji. Mamy te stawki przede wszystkim przewidziane, przepraszam bardzo, ja pierwszy raz mówię, więc troszeczkę się stresuję. Przepraszam. Ja tylko chciałbym przypomnieć, że wyznaczyliśmy tą granicę dosyć elastyczną, ale 30 sekund i bardzo bym prosił, żeby ta wypowiedź dotyczyła konkretnych rozwiązań, tak? Więc bardzo proszę, stanowisko Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Łukasz na czas. Szanowni Państwo, Ministerstwo Finansów szacuje obecnie, że 65 miliardów złotych rocznie mogłoby zaoszczędzić w budżecie państwa tylko i wyłącznie likwidując 473 przywileje dotyczące zniżek podatków CIT, VAT i PIT, które niestety funkcjonują i często są wykorzystywane przez najbogatszych. Sojusz Lewicy Demokratycznej opowiada się przeciwko podatkowi liniowemu i oprócz dwóch obecnie obowiązujących stawek chcemy też wprowadzić kolejny podatek dla osób najlepiej zarabiających. Społeczeństwo musi być sprawiedliwe, musi być równe i solidarne ze sobą. W związku z tym ci, którzy najlepiej zarabiają, muszą składać się na polskie drogi, na polskie przedszkola, na to, żeby na przykład w szpitalach matki, te mniej, gorzej uposażone, mogły korzystać z bezpłatnego znieczulenia przy właśnie porodzie. To jest właśnie klucz do dyskusji. Sojusz Lewicy ma konkretną odpowiedź na podatki. Dziękuję bardzo. I Prawo i Sprawiedliwość. Stanowisko przedstawi Krzysztof Ostrowski. Szanowni Państwo, podatki to jest bardzo delikatna materia. Generalnie im niższe podatki, tym silniejszy rozwój gospodarczy, tym bardziej zasobni mieszkańcy. Natomiast podatki tak bardzo wpływają na gospodarkę, że jest to, myślę, pole do najbardziej poważnych nadużyć, jeżeli chodzi o deklaracje przedwyborcze partii politycznych. Ja przypomnę tylko słynne platformy 3x15, skończyło się raz 22 plus 1. Także polemizując z kolegą powiem, że tak naprawdę okaże się po wyborach, co będzie z podatkami. Natomiast jestem, Prawo i Sprawiedliwość jest na pewno za jedną rzeczą i myślę, że wszyscy się zgodzimy, za uproszczeniem i ujednoliceniem stawek podatkowych. System jest tak skomplikowany, że prawie w każdym województwie jest inny i jest to jeden z rzeczy, które mocno hamuje rozwój gospodarki. Dziękuję. I poproszę o stanowisko pierwszego z koalicjantów, pana ministra Tomasza Eugeniusza Grzeszczaka. Dziękuję bardzo. Z dużą uwagą wsłuchiwałem się w deklaracje podatkowe, szczególnie ugrupowań, które jak gdyby odpowiedzialności za rządzenie jeszcze nie wzięły. Łatwo się dyskutuje o podatkach. Oczywiście w Polskie Stronnictwo Ludowe w swoim programie ma zapisane uproszczenie, bo powinien być system klarowny, jasny dla podatnika i również dla aparatu fiskalnego. To nie ulega wątpliwości. Natomiast my akurat mieliśmy okazję w koalicji z Platformą Obywatelską i to nie wszyscy o tym wiedzą, to był bardzo trudny moment, wzrost podatków VAT. Kiedy z 22 na 23%, to myśmy postawili jeden warunek. Pod jednym wszakże warunkiem możemy wyrazić zgodę na wzrost tego podatku, jeśli podatek na artykuły żywnościowe z 7 na 5%. Była to bardzo poważna sytuacja koalicyjna,
bowiem próbowano wyliczać. Wyliczenia z jednej strony ministra finansów pokazywały, że to będzie zbyt wielka strata do budżetu. Wyliczenia ministra rolnictwa pokazały, że ta strata jest niewielka, a ponieważ żywność kupują najubożsi, to znaczy niezamożni ludzie i nie mają możliwości zwrotu odpisu tego podatku, bo na artykuły przemysłowe 23% to się wiąże z odpisem. W związku z tym moje ugrupowanie polityczne, które od 116 lat funkcjonuje w polityce, nieprzerwanie poprzez ponad 20 lat nie zmienia nazwy w wyborach z większym poparciem lub mniejszym. W parlamencie mamy posłów, raz ich jest więcej, obecnie jest nas 31. Ale w przypadku podatku autentycznie udało nam się, był to duże napięcie, media tego nie wychwyciły do końca, teraz się było to duże napięcie w koalicji. Myśmy powiedzieli, że podatek VAT można podnieść o jeden punkt, wyrażamy na to zgodę, jeżeli na żywność zmniejszymy o 2 punkty i zmniejszono do 5%. Dziękuję. Dziękujemy panu ministrowi i oddaję głos pani Krystynie Żok, stanowisko Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, wszelkie procedury podatkowe, w ogóle wszelkie procedury powinny być rzeczywiście bardziej uproszczone. Z jednej strony dlatego, że no, łatwiej będzie tym wszystkim, którzy rozliczają się, zrozumieć całą procedurę, po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o sam podatek, powinien być rzeczywiście dostosowany również do zasobności obywatela. Dziękuję bardzo. Ad vocem pan Łukasz, pan... Szanowni państwo, ad vocem tego, co powiedział pan Krzysztof Ostrowski z Prawa i Sprawiedliwości, chciałem zaznaczyć, że Prawo i Sprawiedliwość niestety po raz kolejny nie określa konkretnie. Przed wyborami trzeba określić wyborcom, co chcemy zrobić. Przed wyborami trzeba powiedzieć o konkretach. W związku z tym, co już mówi o tym, że będzie podwyższał podatki dla najbogatszych. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość po raz kolejny, pana teraz słowami, nie wskazuje konkretnych stawek. Dlaczego? Panie radny, ja pamięć mam dobrą, trochę dłużej żyję na świecie niż pan. Pamiętam jeszcze rządy SLD za czasów Leszka Millera. I nie pamiętam, jako żeby wtedy podatki były niższe, żeby prawo było bardziej przejrzyste, raczej prawo podatkowe było zawikłane, utrudniało rozwój gospodarczy i sojusz miał okazję. Rządził 4 lata, miał swojego prezydenta, miał swojego premiera, miał większość, miał okazję, jak miało, która partia, żeby wykazać się zmianą prawa podatkowego. Ja po prostu nie mówię nowomodą, ja mówię, myślę realistycznie, mówię rzeczywiście i prawo, znaczy PiS w swoim programie ma zapisane obniżenie podatków, ma zapisane zlikwidowanie CIT-u, zlikwidowanie PIT-u i wprowadzenie jednego ogólnego podatku, który by ujednolicił stawkę podatkową. Natomiast proszę nie łapać mnie za słowo, myślę, że tu pan minister Grzeszczak też kiwnie głową, że w zależności od sytuacji gospodarczej Prawo i Sprawiedliwość będzie szło w kierunku obniżenia podatku na tyle, ile możliwe. Dziękuję. Dziękuję. Wywołany do odpowiedzi jeszcze pan minister Radowski. To znaczy, trudno mi kiwać głową, bo powiedziałbym tak. Prawda jest oczywista. Musimy w budżecie dbać o równowagę. Większe wydatki, powstaje pytanie, oszczędności lub większe podatki. I partie polityczne powinny mieć odwagę i powiedzieć tak. Polskie Stronnictwo Ludowe wykazuje zawsze swoją wrażliwość i w programie mówimy również, że w tym momencie nie ma możliwości do obniżenia podatków, ale można zastosować ulgi rodzinne. Ulgi rodzinne ze względu na to, że polityka prorodzinna to nie jest ideologia, to jest konieczność. Te wnioski trzeba wyprowadzić z demografii. My mamy alarmujące dane demograficzne, w związku z tym trzeba wprowadzić prorodzinne ulgi, a szukać oszczędności między innymi na administracji. W związku z tym z podatkami się wyczarować cudów nie da, albo się zdecyduje na większe podatki, utrzymując wydatki, albo tnie się wydatki lub stosuje ulgi i szuka się źródeł pokrycia. Dziękuję. Jak widać, podatki wywołują większe emocje niż strefa euro. O głos ad vocem prosi jeszcze pani Agnieszka Mirecka-Kantulska. Polska jest najważniejsza. Szanowni państwo, szanowni koledzy, koleżanki, ja bardzo żałuję, że nie usłyszałam dziś, czy po tych wyborach
koalicja rządząca, może będzie taka, może będzie inna, ale chociażby Platforma czy PSL zamierzają podnieść podatki. Czy podatki będą wyższe? To pytanie zadajemy już od kilku tygodni i odpowiedzi nie możemy uzyskać. Natomiast w maju zaplanowano przyszły budżet. Przyszły budżet, wpływy do budżetu znacznie przekraczają wydatki. Zatem moje pytanie, jak koalicja rządząca zamierza uzupełnić tę lukę i różnicę między wpływem a wydatkiem? Dziękuję bardzo. Ustaliliśmy jeden głos ad vocem. Myślę, że jest to pytanie skierowane nie tylko tutaj, ale także w szerszym kontekście społecznym, więc myślę, że koalicjanci będą mogli choćby dzisiaj nawet jeszcze do tego tematu się ustosunkować. Ostatni punkt jest kontynuacją tego poprzedniego, więc dotyczy spraw podatkowych. Natomiast jest także wprowadzeniem do kolejnej części debaty, czyli do tej części społecznej. Stanowi niejako łącznik. Do zadania pytania skłonił mnie punkt programowy jednej z partii, a konkretnie punkt programowy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, która w dziedzinie reformy zdrowia zakłada zerową stawkę VAT, aby obniżyć koszty usług medycznych. Ponieważ jest to pomysł Sojuszu Lewicy Demokratycznej, o głos przedstawiciela Sojuszu poproszę na końcu. Natomiast, jeżeli Państwo pozwolicie, tym razem o głos jako pierwszego poproszę praktykującego lekarza, pana Krzysztofa Ostrowskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Oczywiście, że taki pomysł można tylko poprzeć, jeżeli się zbilansuje budżet, ale ja chcę na to pytanie najpoważniej odpowiedzieć, ponieważ rzeczywiście duża część mojego życia zawodowego była związana ze służbą zdrowia. Pełniłem funkcję i też organizacyjnie, nie tylko jako lekarz, pełniłem funkcję wicedyrektora Szpitala Gnieźnieńskiego. Teraz też działałem jako lekarz i wiem, że problemy służby zdrowia ostatnich 4 lat to wcale nie rozwiąże to, co proponuje Sojusz Lewicy Demokratycznej. Problemy są głębsze. Też chcę z całą mocą powiedzieć, że nie rozwiąże pomysł Platformy sztandarowy ostatnich 4 lat, a mianowicie pomysł na prywatyzację poprzez komercjalizację szpitali. Wielokrotnie byłem przeciwny temu pomysłowi, uważając, że oczywiście szpitale prywatne mogą być, ale obok, a nie zamiast szpitali publicznych. Głównym problemem nie jest to, czy szpital jest prywatny, czy jest publiczny. Głównym problemem aktualnie jest dostęp do lekarza specjalisty. I tych problemów jest wiele. Wiem, że czas mam 30 sekund, w związku z tym już jak będę się skracał, ale myślę, że w naszym kraju brakuje rzeczywistej dyskusji o problemach służby zdrowia. Partie, koalicje rządzące jakby ten temat odsuwają i zastępują hasłami propagandowymi. Dziękuję. Dziękuję. Ja tylko przypomnę, że służba zdrowia jest problemem społecznym, natomiast tutaj chodzi tylko i wyłącznie o stawkę podatkową w służbie zdrowia. O głos poproszę pana ministra. Z całym szacunkiem trudno się zgodzić, że nie ma rzeczywistej dyskusji o problemach służby zdrowia, bo są, bo każdy z nas choruje, chorują nasi członkowie rodziny i ta dostępność i ta rzeczywista dyskusja jest. Natomiast zgodzić się mogę, że polityczna dyskusja jest niedostateczna. W kwestii podatków, bo na temat dostępności do służby zdrowia można by długo dyskutować, bo człowiek jest najważniejszy i człowiek każdy, bez względu na miejsce zamieszkania, nie wiem, status materialny, wiek powinien tą dostępność mieć lepszą jak do tej pory. I tu pewno się wszyscy zgodzimy. Natomiast jeżeli chodzi o podatki. Ja powiedziałem, w budżecie praktycznie nie da się, że tak powiem, czarować. Wpływy, wydatki, deficyt budżetowy to oczywiście musi być utrzymany. I teraz, jeżeli jest to propozycja, poważna propozycja, a można również szukać oszczędności. Gdy byłaby to propozycja zbilansowana, to mimo, że w programie Polskiego Stronnictwa Ludowego my nie zakładamy obniżki podatków, ale tak szlachetny cel jak opieka zdrowotna, gdybyśmy wspólnie umieli poszukać oszczędności, słynne w administracji. Do końca się nie da tego poszukać w administracji, bo administracja nie powinna być tania, a powinna być sprawna, bo często się mówi tańsza administracja, ale na pewno rezerwy tam drzemią, nie ulega wątpliwości. Więc gdybyśmy poszukali oszczędności, możemy wspólnie i myślę, że wola polityczna byłaby szeroka, aby nad taką propozycją się pochylić i ją pozytywnie zrealizować. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu ministrowi. Pozwólcie państwo, że teraz przejdę do pań. I o głos poproszę Platformę. Pani Krystyna Żak. Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o służbę zdrowia, jeżeli chodzi o sprawy szpitali, jest to sprawa przez cały czas bardzo dyskusyjna, szczególnie między mieszkańcami, między społeczeństwem.
trzeba rozwiązać tę sprawę również politycznie. I tak jak moi poprzednicy powiedzieli, jeżeli wygospodaruje się odpowiednią ilość środków, na pewno należałoby tutaj obniżyć ten podatek. Dziękuję bardzo. O głos poproszę panią Agnieszkę Mirecką-Katulską. Ja tylko przypomnę, że Polska jest najważniejsza, bardzo mocno naciska na obniżenie podatków i jak pani Agnieszka wspomniała, tutaj jest to jeden z najważniejszych punktów programowych Komitetu Wyborczego. Polska jest najważniejsza. Jak w kwestii zerowej stawki VAT widzi pani to, jeżeli chodzi o służbę zdrowia? Szanowni Państwo, Polska jest najważniejsza, jest partią zadaniową, to znaczy w rządzeniu podchodzimy do zagadnień zadaniowo. Jeżeli będzie taka możliwość, jeżeli to będzie z pożytkiem dla polskiego pacjenta, jeżeli to miałoby uzdrowić służbę zdrowia, tak, poprzemy. Dlatego, że my chcemy godności w polityce, spokoju i będziemy popierać każdy dobry i mądry pomysł. Tak naprawdę pacjenta nie interesuje, jakie są podatki, czy jest skomercjalizowany szpital, czy nie. Pacjent chce być leczony szybko i sprawnie. Nasz kolega Sośnierz wprowadził na Śląsku tak zwany elektroniczny zapis chorób i karty choroby. No niestety stracił stanowisko, już nie jest szefem Narodowego Funduszu Zdrowia na Śląsku, chociaż sposób i funkcjonowanie tej elektronicznej karty bardzo dobrze był tam przyjęty. Szkoda, że nie wprowadzono tego w całym kraju. Polska jest najważniejsza, chce wprowadzać takie nowości, zmiany, tak aby polski pacjent mógł być leczony w każdym miejscu szybko i sprawnie. A myślę, że szczegóły, jak do tego doprowadzić, naprawdę trzeba zostawić rządzącym, bo pacjent nie na wszystkim musi się znać. Dziękuję. Ruch Palikota proponuje przede wszystkim zmiany Narodowego Funduszu Zdrowia, ponieważ tutaj jest to instytucja, gdzie ginie po drodze najwięcej pieniędzy. Dodatkowo trzeba sprywatyzować szpitale, to też jest bardzo ważne. Oczywiście nie wszystkie, bo szpitale kliniczne wymagają finansowania z budżetu, gdzie prowadzi się poważne zabiegi i tak dalej, ale podstawowa służba zdrowia powinna być sprywatyzowana. Narodowy Fundusz Zdrowia, jeżeli będzie zlikwidowany i będzie przekształcony w jakieś coś w stylu kas chorych, gdzie będzie się płaciło za konkretne usługi, wtedy nie będzie kolejek, jest szansa na szybką właśnie diagnostykę ludzi chorych, a służba zdrowia będzie wtedy no, normalnie działała na warunkach rynkowych. Dziękuję. Ja podziękuję wszystkim uczestnikom za to, że poparli Sojusz Lewicy Demokratycznej w tym punkcie programowym. Tak, my mamy dobre punkty programu, my mamy dobre rozwiązania dla Polski w tym programie Jutro bez obaw. Natomiast rzeczywiście kwestia wprowadzenia zerowej stawki VAT na funkcjonowanie właśnie w szpitalach jest pewnego rodzaju propozycją ratowania sytuacji szpitali. Pan Krzysztof Ostrowski bardzo dobrze wie, że polska służba zdrowia jest rzeczywiście w stanie, który musi i wymaga pewnego rodzaju ruchów, bo za chwilę będziemy mieli kolejne problemy, kolejne większe kolejki i tak dalej, i tak dalej. Sojusz Lewicy Demokratycznej, tylko powiem na sam koniec, żeby podsumować to. Sojusz Lewicy Demokratycznej uważa, że zdrowie to nie jest towar, szpital to nie jest fabryka. W związku z tym są działy w budżecie państwa, do których trzeba dokładać. My nie jak Platforma Obywatelska sądzimy, że szpitale muszą zarabiać. Państwo musi wykładać za funkcjonowanie obywateli, za ich zdrowie, żeby po prostu to zdrowie mogło przełożyć się na przykład na późniejsze podatki. Dobry, zdrowy człowiek to również dobry pracownik, to również podatki do kasy państwa docelowo. W związku z tym są działy w gospodarce i są działy w państwie, do których państwo będzie musiało dokładać. Cały sęk w tym, żeby pomyśleć, jak to rozsądnie zrobić, żeby to nie były pieniądze wyrzucane w błoto, ale pomogły tym instytucjom stanąć na nogi i rzeczywiście wyprowadzić je na prosto. Dziękuję. I o głos ad vocem prosi Krzysztof Ostrowski, Prawo i Sprawiedliwość. Tak króciutko. Panie Łukaszu, z jednym z panem się zgadzam. A mianowicie z tym się zgadzam, że zdrowie nie jest towarem, nie jest czystym towarem i nigdy to nie będzie klasyczna usługa. I w związku z tym przekształcenie służby zdrowia, bym powiedział, w jednostkę tylko zarabiającą, gdzie zysk jest głównym kryterium, jest po prostu błędem. I naród nas jako naród na to nie stać. Natomiast nawiązując do pana wypowiedzi, powiem krótko. Ja już od sześciu kadencji jestem w polityce, co prawda zawsze w polityce samorządowej i z regułą
czytałem z uwagą programy partii konkurencyjnych i ze szczególną uwagą program Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Muszę powiedzieć tak, z mojego doświadczenia życiowego, że projekty programu były zawsze bardzo świetne, bardzo trafne, bardzo szerokie i bardzo było takie widoczne społeczne podejście. Natomiast dużo gorzej było z ich realizacją. Gdy Sojusz dochodził do władzy, nagle się okazało, że to nie jest program społeczny, tylko jest to program liberalny. Jakbyście Państwo o tym swoim programie społecznym zapominali. I tutaj dociskaliście mnie Państwo przed chwilą, czy PiS ma jakiś pomysł na podatki, czy nie pomysł, ale pomysł to ma, tylko czy ma konkretną kwotę podatkową, którą deklaruje przed wyborami. Ja wiem, że pan prezes Kaczyński, który przedstawiał stanowisko Prawa i Sprawiedliwości, jakby powiedział, proponował wprowadzenie podatku takiego dosyć kontrowersyjnego, ale myślę, że w kraju potrzebnego dla biednych bogatych. Dla bogatszych było 30%, dla biednych 18%. Ale ponieważ jestem zwolennikiem i zdania i człowiekiem, który uważa, że poznaj po czynach, dlatego jakby zobaczymy, kto będzie miał władzę, weźmie odpowiedzialność. I tutaj myślę, że jest jednak przewaga, panie kolego radny, Prawa Sprawiedliwości nad Sojuszem Lewicy Demokratycznej, bo pamiętam 2 lata rządy PiS-u w służbie zdrowia i pamiętam, że nigdy tak dobrze nie było w służbie zdrowia jak za rządów PiS-u. Dziękuję. Dziękuję. O głos ad vocem poprosiła najpierw pani Agnieszka Milewska-Kantulska. Polska jest najważniejsza. Proszę. Tylko tak króciutko, proszę Państwa, jak jest w służbie zdrowia, każdy widzi. Płacimy składki zdrowotne, nie małe, nie niskie, wysokie składki zdrowotne, a jeżeli chcemy szybko i sprawnie skorzystać z usług lekarskich, prawdopodobnie wielu z Was musi płacić. Tak nie może być. My nie możemy podwójnie płacić i Polska jest najważniejsza, chce to zmienić. Więc jak jest, każdy widzi, proszę Państwa, zmieńmy to, bo nie może być tak, że jedynka i dwójka jest leczona przez stomatologa w niepublicznym zakładzie, natomiast za piątkę, szóstkę i siódemkę musimy płacić. Nie wiem, czy te zęby są mniej ważne, czy bardzo mnie to zawsze nurtowało i denerwowało, że niestety tak się dzieje w państwie polskim. A odnośnie składki zdrowotnej, proszę Państwa, ja prowadziłam działalność gospodarczą. Jestem filologiem angielskim, w związku z tym prowadziłam szkołę językową i bardzo byłam zdumiona tym, że rozliczając się na karcie podatkowej musiałam płacić drugą składkę zdrowotną, bo pierwszą odprowadzała za mnie szkoła, w której jestem zatrudniona, a drugą płaciłam ja sama. Pytałam w ZUS-ie, czy ja mam w związku z tym jakieś wyższe uprawnienia, szybciej będę leczona, lepiej będę leczona. Nie, mam takie same uprawnienia. Do tej pory nie wiem, dlaczego przedsiębiorcy rozliczający się na karcie podatkowej muszą płacić składkę zdrowotną, a nie na przykład emerytalną. Dziękuję. Jeszcze głos ad vocem poprosił Łukasz Nalczas, Sojusz Lewicy Demokratycznej i także pan Tomasz Eugeniusz Grzeszczak, pan minister, także z PSL. Ja tylko powiem, że nie jestem wprawdzie stomatologiem, ale wydaje mi się, że zęby trzonowe są chyba nawet ważniejsze, bo to ich głównie używamy do jedzenia, natomiast zęby z przodu są estetyczniejsze, więc można to traktować jako troskę o estetykę społeczną, tutaj jeżeli chodzi o ustawodawców. Ad vocem Łukasz Nalczas. Można tylko dodać, że Platforma dba o PR i uśmiech musi być najładniejszy. Natomiast ad vocem do pana Krzysztofa Ostrowskiego, może nie taki ostry bym powiedział, ale bardziej przyjacielski. Jesteśmy samorządowcami od dłuższego czasu w powiecie gnieźnińskim, w mieście Gnieźnie. Ja już jestem dziewiąty rok mimo mojego młodego wieku, więc też trochę w tej polityce funkcjonuję. I powiem panu, że właśnie o to chodzi, żeby realizować program, potrzeba też zmian w polskim Sejmie, jeśli chodzi o skład tego polskiego Sejmu. Nowe pomysły, nowe wyzwania wymagają też nowych ludzi. Właśnie dlatego kandyduję i mam nadzieję, że tutaj nie będzie takiego podziału właśnie młodzi, starzy, tylko po prostu nowe pomysły, nowe ciekawe pomysły i nowe rozwiązania. A żeby dołożyć tak troszeczkę do tego, co pan powiedział, Sojusz Lewicy Demokratycznej nie miał tak źle z realizacją tego programu, dlatego że zasypaliśmy pierwszą poważną dziurę Bałca, i drugą w 93 roku też zasypaliśmy, więc dajemy sobie radę z dziurami budżetowymi. Teraz mamy znowu dziurę budżetową, damy sobie po raz kolejny radę. Dziękuję bardzo za ten głos i pan minister Grzeszczak jeszcze na koniec PSL. To znaczy, szanowni państwo, może ad vocem do żadnych z tych wypowiedzi, bardziej do sytuacji, w którą żeśmy się tutaj wspólnie, zresztą z własnej woli, wmontowali. Bardzo ciekawa jest debata na temat właśnie dostępności służby zdrowia i nie w kategoriach estetycznych trzeba o tym mówić, ale bardzo solidnie w kategoriach zdrowotnych. Ja w polityce, ja tu pewnie jestem na pewno najstarszy i w polityce samorządowej, parlamentarnej jestem dość długo, ale powiem tak, można, jeśli się chce
jeśli się chce osiągnąć kompromis w pewnej sprawie, można zdecydować o przekierowaniu środków budżetowych, bo do Rady Gminy idzie się po to, żeby decydować o tym, jak kierować środki budżetowe, które powstają z podatków. Podatki płacą wszyscy, a decydują nieliczni. Wystarczy się dać wybrać, prawda, w wyborach i wygrać wybory do gminy. Tak jest do powiatu, do województwa i tak jest do parlamentu. Szanowni Państwo, problem opieki zdrowotnej i dostępu jest bardzo ważnym problemem. I tutaj wszystkie propozycje wymagają poważnego i roztropnego zastanowienia się. Powiem w ten sposób. Polskie Stronnictwo Ludowe uważa, że opieka zdrowotna na wszystkich szczeblach powinna być dostępna i bezpłatna, ale mówmy też o tym, jakie są kolejki do usług specjalistycznych i trzeba się głęboko zastanowić nad tym, aby te kolejki skrócić. Także poważna debata zainicjowana tutaj w pierwszej stolicy państwa w Gnieźnie, myślę, że przeniesie się do parlamentu, bo życzę wszystkim, którzy tu w debacie biorą udział, aby znaleźli się w parlamencie, ale również chcę powiedzieć, że ta inicjatywa, aby te prawybory w Gnieźnie się odbywały, jest godna poparcia i zaangażowania wszystkich sił samorządowych. Myślę, że powiatu, miasta, prezydenta. Ja stąd pozwoliłem sobie przyjechać, bo jestem głęboko przekonany, że tego rodzaju akcje wpływają pozytywnie na udział w wyborach, bo będziemy mieć problem z frekwencją wyborczą, a to jest bardzo problem, który zagraża demokracji. Udział w wyborach i myślę, że partie polityczne będą tutaj dziś przez cały dzień swoją ofertę sprzedawać jako najlepszą. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Dziękuję szczególnie za słowa tutaj uznania za organizację, jak organizator. Dziękuję. Ale także chciałbym jeszcze jeden głos ad vocem. Jeszcze tylko chciałbym powiedzieć, że te prawybory i ta debata nie mogłaby się odbyć bez udziału naszych sponsorów, którymi są firmy Kosbud, Centrum Stomatologii, Drzwi i Podłogi Vox, firma Oknoplast, MTD Meble, sieć Plus komórkowa, firma Elektrohurt oraz firma Bimex. Organizatorem prawyborów i tej także debaty jest portal gniezno.com.pl. Dziękuję panie ministrze za ten głos. Ja tylko chciałem zaznaczyć, że jest to część gospodarcza. Mówimy na razie o podatku zerowym, natomiast już powoli, ja specjalnie tak sobie pozwoliłem na taki łącznik, żeby po prostu powoli przenosić się także klimatem do tej debaty na tematy społeczne. Pani Krystyna Żok, Platforma Obywatelska, przepraszam. Dziękuję bardzo. Po prostu ja chciałam tutaj przyłączyć się do głosu. Bardzo dobrze, że wszyscy myślimy w tym samym kierunku i w związku z tym, jeżeli wszyscy, najważniejsza jest rozmowa, najważniejsza jest rozsądna dyskusja, więc jeżeli wszyscy razem przysiądziemy i zaczniemy się zastanawiać, jak rozwiązać ten problem, sądzę, że zastanawianie się, czy tyle procent, nie ma tu w tym momencie większego znaczenia. Chodzi to o rzetelną, późniejszą naprawdę dyskusję, która przyniesie jakieś owoce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję wszystkim Państwu za udział w debacie w części jej gospodarczej.